Od jakiegoś czasu z panem marszałkiem pracujemy nad rozwiązaniem problemu, który myślę najbardziej był widoczny w trakcie pandemii, kiedy pogotowie mieszkało, można powiedzieć, połowa pogotowia była zakwaterowana najpierw w naszej filharmonii, później w pelotce naszej, czyli nad siedzibą, znalezieniem w tej chwili w zasadzie siedziby, miejsca pod nową siedzibę stacji pogotowia ratunkowego. Te warunki, jakie tam są na terenie starostwa powiatowego, bo to jest budynek, który należy do część budynku, który należy do starostwa, no wszyscy doskonale wiemy. Z jednej strony jest sprzęt, który trafia sukcesywnie do Koszalina, ale sprzęt, który czasami się już przestaje mieścić po prostu nawet, bo karetki jednak są coraz lepiej wyposażone i jeśli chodzi o wymiary, coraz większe. Stąd od jakiegoś czasu pracujemy nad znalezieniem najpierw terenu i przygotowaniem tego terenu pod względem przepisów budowlanych, czyli jesteśmy w tej chwili w trakcie zmiany planu i dziś będziemy takie miejsce już omawiać, bo chcemy, żeby we wrześniu plan trafił najpierw na Miejską Komisję Urbanistyczną, a później pod obrady Rady Miejskiej i myślę, że dziś powoli też przygotowując się do kolejnej perspektywy. Ja wiem, że ona, my już czekamy na nią jako samorządowcy bardzo, bardzo długo, bo powinna być już uruchomiona trochę wcześniej, tak i ona, i Krajowy Plan Odbudowy, ale chcemy przygotować i znaleźć taki teren, na którym ta inwestycja będzie mogła się w kolejnej perspektywie odbyć. Tutaj niestety nie możemy powiedzieć, że dziś zacznie się budowa stacji pogotowia, natomiast chcemy przygotować takie miejsce, które będzie oplanowane, gotowe, jeśli te środki unijne ruszą, będziemy mogli przystąpić w dalszym ciągu do wspólnego działania właśnie w tym zakresie. Ten teren to bliskie sąsiedztwo jednostki Straży Pożarnej numer 1, sprawdzone już można powiedzieć w akcji, bo z tego miejsca jest najlepszy dojazd i najszybszy dojazd, jeśli chodzi o teren Koszalina i przyległości. Myślę, że w momencie, kiedy zostanie wyremontowany jeden wiadukt, to drugi wybudowany, ta sytuacja komunikacyjna też się tam poprawi i jeśli chodzi o szybkość, ona będzie po prostu jeszcze, ten dojazd będzie jeszcze krótszy, po prostu lepszego miejsca, jeśli chodzi o czasy dojazdu w Koszalinie nie ma i tam musimy przygotować część tego terenu, który będzie przeznaczony na stację pogotowia. No też doskonale wiemy, że prędzej czy później to połączenie, w zasadzie te akcje następują jednocześnie, jeśli wyjeżdża straż i jest taka konieczność. Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wojewody wzywa poszczególne służby i one w zasadzie jadą jedna za drugą. Jeśli będą razem, myślę, że będzie też znacznie łatwiej. Szybkość dojazdu karetki pogotowia do osoby potrzebującej pomocy czasami decyduje o tym, że można uratować życie, a na pewno zdrowie wielu mieszkańców. A więc zależy nam na tym, aby poprawić w całym województwie łatwość dostępu do stacji pogotowia i karetek pogotowia do potencjalnych chorych potrzebujących wsparcia. Takie inwestycje planujemy w tej części województwa również i w Koszalinie. W Drawsku Pomorskim jest także zaangażowany bardzo mocno samorząd, który podobnie jak pan prezydent udostępnia teren do tego, żeby taka inwestycja mogła się odbyć. Województwa Stacja Pogotowia Ratunkowego i pan dyrektor Pałka przygotowuje określone dokumenty, koncepcje dotyczące tego, jak może się odbyć ta inwestycja i bez wątpienia ten element, o którym pan prezydent powiedział, a więc przygotowania terenu, udostępnienia tego terenu jest podstawą do tego, żeby podjąć wszystkie dalsze decyzje. Panu prezydentowi bardzo dziękuję za tą gotowość, bo ta lokalizacja jest rzeczywiście optymalna. A także to połączenie bliskie z Strażą Pożarną pokazuje, że powstaje znowu taki obszar, który pomocą będzie się zajmował z łatwością wyjazdu z obiektów i Straży Pożarnej, i obiektów pogotowia ratunkowego, i przede wszystkim jak najkrótszym czasem dojazdu do osób potrzebujących pomocy. A więc to jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, który jestem przekonany będzie zakończony niebawem. Kiedy? Trudno w tej chwili jeszcze powiedzieć, bo bez wątpienia jest tutaj potrzeba zbudowania montażu finansowego.